Ten bal zrodził się z potrzeby chwili. Zainicjowała go Rada Rodziców Strzebieskiej Szkoły, żeby pomóc choremu na białaczkę chłopcu. Mobilizacja sił i chęć niesienia pomocy okazała się tak duża, że jednorazowa akcja przełożyła się na cykliczne spotkania. I tak od 15 lat. W Trzebieży, w celach charytatywnych, spotykają się ludzie dobrej woli, a swoją energię przekładają na dobre uczynki. Rada Rodziców, którą była wtedy przewodniczącą, znaleźliśmy pomysł na zdobycie pieniędzy, żeby pomóc rodzinie w chorobie chłopca. Chłopiec, mogę powiedzieć dzisiaj z wielką satysfakcją, chłopiec jest zdrowy, żyje i wszystko jest u niego w porządku. Dobro raz dane wraca podwójnie, ale organizatorzy balu nie kierują się tą kalkulacją. Każdego roku spotkania mają nieść bezinteresowną pomoc dla dzieci z Trzebieskiej Szkoły. Środki zebrane podczas ostatniej akcji wesprą niejednego ucznia. Nasze dzieci trzebieskie nie mają nawet pieniążków na autokar, tak? Pani dyrektor nie zawsze ma fundusze, żeby dzieci czy chór, który chce wyjechać na jakieś spotkanie, czy też sportowcy nasi trzebiescy, jeżeli chcą gdzieś wyjechać na spotkania. Autokar to są bardzo duże koszty, dojazd do Szczecina jest bardzo duży, a tym bardziej jeszcze gdzieś dalej. No i między innymi Rada Rodziców sobie w ten sposób radzi. Mamy bal, przez którego funduszy później przez cały rok korzystamy i możemy ten autokar zapewnić dzieciom, tak, na wyjazdy. Przyjemne z pożytecznym, tak można nazwać podobne spotkania. Darczyńcy integrują się przez rozrywkę, a jednocześnie działają na rzecz innych ludzi. To kolejna inicjatywa zorganizowana przez zwyczajnych ludzi, a niezwykłe w niej jest to, że solidarnie robią tak wiele. Ale ja w sercu nie graj.